myślę, że zaczęłabym przede wszystkim od reformy oświaty, tak? Bo to nastręczyło, myślę, że dla wszystkich samorządów wiele problemów. W miarę łagodnie udało się to zrealizować w gminie Stegna. Mamy w tej chwili utworzonych 5 placówek oświatowych, 5 szkół podstawowych, które wszystkie funkcjonują bardzo dobrze. Uzyskaliśmy dofinansowanie na utworzenie szkoły podstawowej w Mikoszewie, także dzieci mają bardzo dobre warunki nauki. Chyba to był taki bardzo trudny temat. Dodatkowo udało nam się uzyskać 2 700 zł na tak zwaną szkołę talentu, na program, olbrzymi program też oświatowy, w ramach którego doskonalimy zarówno gabinety tematyczne, stwarzamy możliwość dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, a przede wszystkim mamy możliwość wyposażenia szkół w komputery, w laptopy, w tablety, co umożliwi funkcjonowanie, lepsze funkcjonowanie tych placówek oświatowych. Myślę, że dużym sukcesem gminy Stegna było utworzenie w tym roku żłobka. No jest to pierwszy żłobek w powiecie nowodworskim, więc tym bardziej cieszy nas to zadanie, które się udało zrealizować. Również uzyskaliśmy na to dofinansowanie. W ramach pozyskanych środków utworzyliśmy 14 miejsc dla maluszków. No chcemy stworzyć młodym rodzinom, żeby tu zostały, żeby mogli szczególnie mamy wrócić do pracy, a jednocześnie pokazać, że warto na tym terenie zostać i tu funkcjonować. Kolejnymi takimi sukcesami, z których ja jestem osobiście bardzo zadowolona, jest to możliwość uzyskania dofinansowania na budowę dróg. Uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy na ulicę Grunwaldzką. Jest to było bardzo duże zadanie, 2,5 miliona wartość przedmiotowej inwestycji, w ramach której była wykonana nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie, wymiana wodociągów i długo oczekiwanie realizacja ulicy Cisewo również w Stegnie. Udało nam się uzyskać również dofinansowanie na termomodernizację obiektów gminnych. No, nie ukrywam, że infrastruktura mieszkaniowa wymaga bardzo dużych nakładów, ale w chwili obecnej mamy dofinansowanie na termomodernizację Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, na termomodernizację świetlicy w Bronowie i szkoły w Tujsku. Łączna wartość tej inwestycji jest ponad 6 milionów, z czego 5,5 miliona otrzymaliśmy dofinansowania. Projekt jest w trakcie realizacji, kończona jest dokumentacja techniczna. W przyszłym roku będziemy fizycznie to realizować. Jeżeli wrócę jeszcze do dróg, bo oprócz tego, że sami realizujemy drogi również w partnerstwie z powiatem nowodworskim i w tym roku nam się udało zrealizować drugi odcinek drogi Jantar ze Stegienka. Bardzo cenna inwestycja, ponieważ stan techniczny był drogi bardzo zły, także tu mówię, z tego miejsca mogę podziękować staroście, że widział potrzebę akurat realizacji tej drogi i te wszystkie działania nie zawsze wszystkie od nas zależą. To w przypadku inwestycji oświatowych to duży ukłon w kierunku dyrektorów szkół, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizację poszczególnych tych programów. To chyba z takich tych zadań, które zrealizowaliśmy, chyba byłyby najważniejsze. No ja nie mówię o programach takich społecznych, gdzie próbujemy aktywizować mieszkańców wspólnie z Fundacją Dar z Jantaru, gdzie chcemy jak gdyby zaktywizować osoby bezrobotne do kolejnej jak gdyby pracy, tak? Ja myślę, że z tych takich zadań, które w tym roku były zrealizowane, były to jak gdyby zadania najważniejsze, tak? W tym roku zleciliśmy opracowanie zejść przyplażowych. Zejścia przyplażowe były zlecone jeszcze w poprzedniej kadencji, ale niestety z uwagi na wady w niemożliwości zrealizowania projektu sprawa się skończyła w sądzie, którą wygraliśmy i w tej chwili realizujemy projekt w szczegółowym uzgodnieniu z Urzędem Morskim, żeby nie było żadnych wątpliwości. Następnym jest kwestia realizacji takiego dużego programu, tak zwanym kajakiem przez Pomorze. Niedawno podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim,
Polskim w ramach tego projektu będą realizowane przystanie kajakowe w Chełmku-Osadzie, w Tujsku, w Rybinie i w Drewnicy wraz z taką infrastrukturą towarzyszącą. Mamy podpisane do realizacji w przyszłym roku programy ścieżek turystycznych, rowerowych, tak, one są w tej chwili, pierwszy etap realizowany jest Jantar-Stegna, w przyszłym roku Mikoszewo-Jantar, więc tych zadań jest bardzo dużo, no czekają nas kolejne zadania. Chcielibyśmy skończyć obiekty sportowe. Opracowaliśmy w związku z tym w bieżącym roku dokumentację na zaplecze sanitarno-szatniowe w Stegnie przy stadionie. No i chcielibyśmy w przyszłym roku dokończyć również przy stadionie w Przemysławiu, żeby jakby te cele były zrealizowane. No i nie ukrywamy, że bardzo ważnym zadaniem są budowa hal sportowych, bo musimy powiedzieć, że gmina Stegna jest białą taką plamą, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, ale jesteśmy po rozmowach zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, no ale halę niestety musimy dopiero zaprojektować, ponieważ tak jak powiedziałem, że w tamtej kadencji ogłoszony przetarg nie mógł być zrealizowany, ponieważ nie było planu zagospodarowania przestrzennego na Drewnicę, musieliśmy ten plan zmienić, w tej chwili jest już uchwała, jest ogłoszone w dzienniku urzędowym, a jeżeli chodzi o halę sportową w Stegnie, w tej chwili mamy uregulowane kwestie gruntów z Lasami Państwowymi, ponieważ nie stanowiły lasy państwowe, są właścicielem gruntów, na którym można było zrealizować tą halę sportową. Więc mamy te kwestie wszystkie poregulowane. Nie ukrywam, że cały czas jesteśmy na bieżąco we współpracy zarówno z panem starostą powiatu nowodworskiego w kwestii przyszłych realizacji jak gdyby zadań, które są takie niezbędne dla mieszkańców. Rozmawiamy na temat możliwości zrealizowania ścieżki od Nowotnej do Tujska, chodnika przez Drewnicę, jak również opracowanie dokumentacji na remont drogi w Bronowie, której stan techniczny jest w tej chwili tragiczny, a to jest taka droga odbaczającą w przypadku, jeżeli coś się wydarzy na Siódemce, więc cały czas jesteśmy, a z Zarządem Dróg Wojewódzkich rozmawiamy cały czas na temat możliwości zrealizowania chodnika przez miejscowość Jantar. Pisemne potwierdzenie mamy z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, że taka inwestycja będzie możliwa w 2019 roku. Ważną sprawą jest ulica Rybacka i Portowa w Jantarze. W tym celu w tym roku zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej na przede wszystkim odwodnienie tego terenu. Centralny Wodociąg Żuławski zlecił opracowanie na wymianę wodociągu też w ulicy Rybackiej w ramach takiego programu Polska-Rosja. Będziemy rozmawiać w przyszłym roku, aby wspólnie jak gdyby zrealizować to zadanie łącznie z odtworzeniem nawierzchni. Ale mówię, te prace jak gdyby trwają. Realizujemy wiele jeszcze innych programów, tak, o których ja myślę, że mogłabym dosyć długo mówić, ponieważ realizujemy taki program Czyste Żuławy, w ramach którego będziemy stawiać lampy solarne tam, gdzie ten dostęp jest bardzo trudny, jest problem z realizacją nowych inwestycji oświetleniowych, Bezpieczne Żuławy, w ramach których będziemy system komunikowania poprawiali. No nie ukrywam również, że bardzo, bardzo cennym zadaniem udało nam się zdobyć dofinansowanie. Jest rewitalizacja parku w Drewnicy. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 275 tysięcy. No i chyba taką perełkę, którą chcielibyśmy też w przyszłym roku zrealizować. Mamy podpisaną umowę na realizację, na dofinansowanie w ramach takiego programu Kino za Rogiem. Chcemy utworzyć kino w Gminnym Ośrodku Kultury, malutkie kino na około 40 miejsc. Ja myślę, że to jest świetna forma spędzenia czasu zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla turystów, którym być może nie będzie sprzyjała pogoda. Nawet repertuar będziemy mogli mieć do uzgodnienia. Nie ukrywam również, że w ramach takiej promocji gminy nadal będziemy realizowali Lato z Radiem, nadal będą Mistrzostwa Świata po owianiu bursztynu, tym bardziej, że w tym roku czeka nas jubileuszowe 20. Mistrzostwa Świata w poławianiu bursztynu. Udało nam się uzyskać również dofinansowanie. Będziemy realizowali taki piknik militarny w Mikoszewie. No to są wszystko zdobyte pieniądze, tak? Czasami mamy większy wkład, czasami mniejszy. Dodatkowo, co tu mogę Państwu powiedzieć? Na pewno latem zorganizujemy zlot starych samochodów, a o innych atrakcjach, które planujemy, nie będę wszystkiego zdradzała, bo po prostu nie będzie ciekawie.